czyli jeżeli po raz kolejny pojawi się wrażenie, że stajesz już na głowie, by coś osiągnąć, a nadal efekt mizerny, wzbijasz się wysoko z Twoim przewodnikiem, patrzysz na tą sytuację z góry i szukasz tej złotej ścieżki. Prosisz siły wyższe o to, by rozświetliły Twoją złotą ścieżkę i bardzo szybko wyrwiesz się z tego diabelskiego koła i pójdziesz może w zupełnie innym kierunku. Z tym przekonaniem, że wszystko to, co tutaj robisz na ziemi, zostawia ślad. Każda Twoja myśl, każde Twoje słowo, każde Twoje działanie. I wszystko to, co robisz, to jest jak malowanie obrazu. Namaluj więc najpiękniejszy obraz. I gdy kiedyś odejdziesz z tego życia, powędrujesz do innych przestrzeni i popatrzysz na ten obraz, który namalowałaś, który namalowałeś, poczujesz to spełnienie, jak artysta, który stworzył coś pięknego, coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego, zgodnego z inspiracją i z jego sercem. Stwórz więc z Twojego życia najpiękniejszy obraz, zgodny z Twoim sercem i z inspiracją, którą otrzymujesz od siły wyższej. Nigdy więcej nie patrz na innych ludzi. Jak im się powodzi, co oni robią, czy mają lepiej niż Ty, czy gorzej niż Ty, to nie ma z Twoim życiem zupełnie nic wspólnego. Idź więc Twoją piękną, jedną, jedyną, niepowtarzalną drogą do spełnienia wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień. I gdy wpadniesz w diabelskie koło, bardzo szybko, z pomocą Twojego przewodnika, uwolnisz się z tych energii i odnajdziesz tą złotą ścieżkę, zgodną z Twoim powołaniem, drogą Twojego serca i tym, co naprawdę ważne, tutaj i teraz, na ziemi, w tej Twojej inkarnacji. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, spełnienia wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień, wszystkich celów, które wyznaczysz i które są zgodne z Twoim sercem. Pamiętaj o Twojej niepowtarzalności. Pamiętaj o tym, że tylko Ty trzymasz w Twoich dłoniach ten pędzel, którym malujesz obraz Twojego życia. Wybierz więc najładniejsze kolory, najpiękniejsze struktury i stwórz to, co zgodne z Tobą, z Twoją duszą, z czego odczujesz dumę. Na łożu śmierci, gdy popatrzysz na ten obraz Twojego życia, powiesz: wow, to najpiękniejsze dzieło, jakie było mi dane stworzyć tutaj i teraz.